Afera w Słupskim Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie wyszła na jaw blisko rok temu. Sprawę wyjaśniała prokuratura rejonowa w Słupsku. Jak wynika z ustaleń śledczych, Klaudiusz D. przekroczył swoje uprawnienia. Były już dyrektor, miał przyznać nagrodę pieniężną swojemu zastępcy, jednak w dokumentach zmienił numer konta do wypłacenia pieniędzy na swój. W ten sposób miał wyłudzić 6 tysięcy złotych. Klaudiusz D. został zwolniony z pracy. Do stawianych przez prokuraturę zarzutów nie przyznał się. Grozi mu kara od roku do dziesięciu lat pozbawienia wolności.